Kordia. Cóż za niespodzianka. A my mieliśmy umowę. Nie pamiętam, żebym coś podpisywał. Czyli jednak nie zależy ci na aplikacji. No cóż. Czego chcecie? Coś do picia? Ja nie piję. Mamy pewną propozycję. Proponujemy ugodę. Mamy dosyć tego procesu. Wszyscy wychodzimy na niekorzystnie, bez względu na rezultat. Twój cygan otrzyma 200 tysięcy złotych płatnych ratalnie. Wycofujecie pozew. Dlatego wspólna konferencja prasowa. Chcemy, żeby Ron powiedział, że jest zadowolony z tego, że to Salus ubezpieczyła życie jego córki. A ja myślałam, że naprawdę macie jakąś poważną propozycję, a po prostu plujecie mojemu klientowi prosto w twarz. Jak dla niego to i tak dużo. Jeśli wrócimy na drogę sądową, to będziemy tę sprawę, a co za tym idzie wypłatę, przeciągać w nieskończoność. Nie sądzę, żeby pani klient był aż tak cierpliwy. Po pierwsze, dostaniecie po dupie nie tylko w sądzie, ale i we wszystkich mediach. Po drugie... 220 tysięcy. Proces to duże ryzyko. Dla wszystkich. Zordon, opuszczamy ten przemiły lokal. Do zobaczenia w sądzie. Zapłacicie nie tylko pełną polisę, ale też odsetki. Zostawcie nas samych. Pamiętasz? Powiedziałeś kiedyś, że znam dużo twoich tajemnic. Jakichś świadków, jakieś dowody? Ja jestem świadkiem. Zeznam, że działaliście w zmowie z prokurator Zakierską. Chcieliście wsadzić do więzienia niewinnego człowieka tylko dlatego, żeby nie wypłacić mu polisy. Masz krótką pamięć, Kordian. Oj nie, ja mam świetną pamięć. I pamiętam każde słowo z tego spotkania. A nie zapomniałeś też o tym, że ty też byłeś częścią tej zmowy? Nie. Nie zapomniałem. Czyli chcesz wyjawić tajemnicę adwokacką, narazić się na zakaz wykonywania zawodu, być może pójść siedzieć? No bo ja wiem, czy ja lubię ten zawód. Dużo stresu. Ty nie możesz bez niego żyć, Kordian. Cały milion plus odsetki. Płatne jednorazowo. Jestem z ciebie dumna, tygrysie palestry.